Otwieram spotkanie. Witajcie w dzisiejszej Narcyzolandii. Dzisiaj sobie powiemy o narcyzmie, ale od strony strukturalnej i językiem psychoanalitycznym. Powiem tak, dochodzi do mnie wiele takich informacji zwrotnych i od klientów i też obserwuję sobie różne zachowania w internetach i w ogóle taką postawę. Już mówiłam o niej jakiś czas temu, że zaczęliśmy się dzielić na narcyzów i nienarcyzów. Ja pamiętam, że kiedykolwiek jak mi się robiło w życiu chaotycznie, to zawsze mnie ratowała z chaosu pewna struktura. I pomyślałam sobie, że przejrzę narcyzm jeszcze raz, już nie po raz pierwszy, już nie po raz drugi, pod kątem strukturalnym, żeby sobie uzmysłowić albo powiem tak, nauczyć się, czym narcyzm jest, a czym narcyzm nie jest. Naprawdę szafujemy zbyt. I teraz, kochani, tak. Sam narcyzm oznacza wiele różnych stanów. Czekajcie, wiele różnych stanów. Nie tylko zaburzenie osobowości. Zaraz będziemy sobie o tym mówić. Zacznę może od tego, że pojęcie narcyzmu, to pierwotne, to pierwsze, pochodzi z mitologii. Nie będę tu przytaczała mitu o narcyzie. Bardzo polecam sobie ten mit o narcyzie obejrzeć samemu, żeby zobaczyć, czym w istocie narcyzm jest od strony mitologicznej. Ale jeśli chodzi o psychoanalityków, to mam tu pierwszą informację, że niejaki Havelock Ellis w swojej pracy Autoerotyzm, studium psychologiczne w 1899 roku zaczerpnął pojęcie narcyzmu do opisywania autoerotyzmu, takiego perwersyjnego autoerotyzmu. I ten niejaki Havelock Ellis jako pierwszy odwołał się do mitu o narcyzie dla opisania zachowania perwersyjnego, które oznaczało traktowanie własnego ciała jako obiektu seksualnego. I teraz może zapytacie, czy osoba, która na przykład dopuszcza się masturbacji, to już uprawia narcystyczny autoerotyzm? Nie, bo jeżeli byśmy na przykład zachowywali się tak jak główny aktor, główny bohater filmu American Psycho, bardzo polecam, to tam mamy narcyza już nie tyle klinicznego, co nawet klinicznego i złośliwego i tam dokładnie widać ten autoerotyzm. Jest taki film, który ja poznałam na swoich studiach psychologicznych, American Psycho, i bardzo Wam polecam zobaczyć, na czym polega ta perwersja seksualna. Tam nie ma mowy o żadnej bliskości, namiętności, widzeniu drugiego człowieka. Nawet taki narcyz, który używa perwersji, on się zachwyca swoim odbiciem. Zachwyca się odbiciem, a nie przyjemnością, które płyną z jego ciała tak dosłownie, które to przyjemności mamy chociażby podczas masturbacji, ale nie ma tam perwersyjnego autoerotyzmu. Współcześnie mówimy o różnych zachowaniach, które określamy mianem narcystyczne i może to dotyczyć. Dzisiaj bardzo tym słowem szafujemy na prawo i lewo, narcystyczne. Jak już ktoś odmówi spotkania, to już się zachował jak narcyz. Jakiś taki narcystyczny, bo tak teraz granicę trzyma. To jest wysokie nadużycie i właśnie dzisiejszy live ma za zadanie zdementować tę plotkę. Współcześnie mówimy o różnych zachowaniach, które określamy mianem narcystyczne. I może to dotyczyć, po pierwsze, lecimy od najgrubszego kalibru. Narcystyczne zaburzenie osobowości, znane jako NPD, NPD to są skróty od angielskich nazw i dotyczy to narcystycznego zaburzenia osobowości. W całej diagnozie klinicznej w wiązce B spektrum narcyzmu zawiera antyspołeczne, czyli psychopatyczne. Dodajemy jeszcze socjopatyczne, chociaż w diagnozie klinicznej DSM-5 to się nie znajduje, ale się w tym zawiera. Mamy jeszcze zaburzenie osobowości borderline i histrionizm i to się zawiera na spektrum. Poszerzamy sobie w takim codziennym opowiadaniu o narcyzmie, poszerzamy sobie jeszcze o narcyzm ukryty, narcyzm złośliwy,
sadyzm, makiawelizm, wszelkie typy histrionizmu, mniejsze czy większe nasilenia zaburzenia osobowości borderline, prawda? To wszystko się mieści w wiązce B, ale jeszcze poza diagnozą kliniczną różni specjaliści, czy specjaliści naprawdę, czy specjaliści samozwańczy, jakimi sam Waknin ich nazywa, samozwańczy specjaliści od narcyzmu, budują na bazie różnych doświadczeń czy powielania informacji, bo różnie mamy, budujemy, ubogacamy spektrum narcyzmu o różne typy. Sama mam dużo doświadczenia w tym temacie i naprawdę mogłoby być bardziej gęsto niż w diagnozie klinicznej, ale diagnoza kliniczna to taka Biblia, tam musi też być porządek, a nie mrowisko. Więc po pierwsze, mianem narcyzmu określamy kliniczne zaburzenie osobowości. Wymieniłam te różne typy w obrębie wiązki B. Może być styl narcystyczny, jeżeli dzisiaj widzimy taką osobę, która... Osoba dobrze funkcjonująca, w dużym stopniu przekonana o swojej wyjątkowości, mająca duże ambicje, przejawiająca silną potrzebę osiągnięć, dbająca w nadmiernym stopniu o uznanie ze strony innych. Możemy przejawiać takie cechy, będzie to styl narcystyczny. To nie znaczy, że ta osoba ma narcystyczne zaburzenie osobowości, bo styl narcystyczny to można powiedzieć, że to jest styl, jak każdy inny można po całym dniu z siebie zdjąć, a narcystycznego zaburzenia osobowości nie da rady zdjąć z siebie, gdy kończy się dzień i możemy przestać gwiazdożyć. Gdy mamy zaburzenie osobowości kliniczne, to z nami idzie wszędzie, śpi z nami, łazi z nami, idzie bez znaczenia do jakich relacji, zawsze ten sztywny skrypt zostanie wniesiony. I teraz zobaczcie, różnicujemy. Jeśli posiadanie takich cech, które wymieniłam w obrębie stylu narcystycznego, tak się noszę, coś w tym rodzaju, taki mam styl. Jeśli posiadanie takich cech nie zaburza zdolności adaptacyjnych danej osoby i nie prowadzi do pogorszenia relacji z innymi ludźmi i nie czyni samemu użytkownikowi cierpienia, mówimy o narcystycznym stylu funkcjonowania, ale nie jest to zaburzenie osobowości. Wszystko jest składane do jednego wora. Jeżeli widzimy kogoś, kto ma narcystyczny styl funkcjonowania, tych karierowiczów, tych pędzących, pokazujących się na siłę i tak dalej, czerpiących właśnie dużo z tych głasków zewnętrznych, wcale nie musi być to osoba narcystyczna, może mieć styl narcystyczny i uważam, że takich osób ze stylem narcystycznym jest o wiele, wiele więcej niż samych klinicznych narcyzów. Ale zaburzenie osobowości narcystyczne kliniczne musi posiadać sztywny skrypt, tak jakbyś czuł, że ta osoba jest nigdy niemodyfikowalna, niezmienialna, niepodatna na zmiany, odbijasz się jak groch od ściany. Cechy nie poddające się modyfikacji. Osoba zawsze tak samo jest sztywna w funkcjonowaniu bez względu na sytuację i osoby, gdziekolwiek się będzie znajdowała, to i tak odczujesz ten że odbijasz się od ściany i tą chłodną energię. Co jeszcze jest ważne, co różnicuje pomiędzy stylem osobowości a klinicznym zaburzeniem? Może być kliniczne zaburzenie na początku spektrum, a może być na końcu spektrum i będziemy mieli czysty sadyzm, makiawelizm, psychopatię albo po środku gdzieś takiego rasowego Johnego Bravo, czyli narcyzm gwiazdożący, prawda? Ale jeżeli będzie ta osoba czuła, że sama cierpi z powodu posiadanego sztywnego skryptu i sprawia cierpienie innym ludziom, to będzie dopiero znamionowało, że jest to kliniczne zaburzenie osobowości, które też ma swoje spektrum. Możemy być troszkę zaburzeni, a możemy być zaburzeni skrajnie. I na to spektrum warto zawsze mieć na uwadze, natomiast na spektrum narcyzmu nie znajdują się osoby, które mają styl narcystyczny. Styl to jest jakby rodzaj noszenia się, rodzaj mody, takiego życiowego wożenia się, performance'u, który jak przejdzie moda na kulturę ja, bo teraz mamy bardzo kulturę ja, więc dlatego też tyle tej szarej strefy i budowania tego ja instant, czyli narcyzmu takiego funkcjonalnego, właśnie tego stylu narcystycznego jest ogrom. Czyli wymieniliśmy sobie, że narcyzm jest używany, samo słowo narcyzm jest używany do klinicznego zaburzenia osobowości, do stylu narcystycznego, może też być obrona narcystyczna. Obrona narcystyczna to jest konkretnie używanie narzędzi ze skrzynki z narzędziami
dla osób narcystycznych, dokładnie tych samych algorytmów, ale jest to robione w sposób taki użytkowy, funkcjonalny. I na przykład nierzadko jest to u osób ze stylem unikającym, na tyle mogą mieć unikający styl, na tyle mogą mieć izolację społeczną, jakiś taki rodzaj wyobcowania, że żeby nie dać się zeżrzeć, używają mocniejszych narzędzi, bo każdy, kto ma jakiś rodzaj rany, która go wycofuje, powoduje, że najchętniej bym uciekł, schował się, wycofał, odizolował, to wtedy dla kompensacji, żeby w miarę poczuć się w tych interakcjach społecznych, to używam czegoś mocniejszego, a cała skrzynka z narzędziami dla osób narcystycznych jest po przeciwstawnej stronie uciekania. Czyli mamy jaką stronę? Stronę agresywną. Dlatego osoby ze stylem unikającym nierzadko chwytają się za obronę narcystyczną, ale używanie narzędzi to nie znaczy, że już jesteśmy klinicznie zaburzeni albo jesteśmy narcyzami. Mogę używać narzędzi ze skrzynki narcystycznej. Dodałabym tu jeszcze narcyzm własny. O takim narcyzmie własnym trochę mniej literatura podaje, ponieważ bardziej w literaturze takiej psychoanalitycznej są informacje na temat powstawania narcyzmu, czy to jest pierwotne zjawisko, czy to jest wtórne zjawisko. Dużo się mówi o tym autoerotyzmie takim perwersyjnym, jak podałam na początku wykładu, ale mniej znalazłam na temat narcyzmu własnego, co byłoby właśnie o tym narcyzmie funkcjonalnym, takim, gdy przesadzisz ze stylem narcystycznym, gdy przesadzisz w inwestycje w idealny obraz siebie, gdy już jesteś tak długo z prawdziwym narcyzem i wtedy długo inwestujesz w tą wspólną fantazję, w idealny obraz siebie i zakochasz się w tym idealnym obrazie siebie, to już produkujesz narcyzm własny. Ale jest to proces odwracalny. I mamy ostatni, według mnie, to zaburzenie narcystyczne wtórne, o którym poczyniłam takie soczyste wideo na moim kanale, znajdziecie na YouTubie, o zaburzeniu narcystycznym wtórnym, gdy wymienia się narcyz z osobą nienarcystyczną na początku tej relacji, wymienia się osobowością. I to też jest proces odwracalny. Zaburzenie osobowości narcystyczne według psychoanalityków. Tu będzie troszkę w taki sposób, jak opowiadałam na ostatnim wykładzie, że mówiliśmy sobie, jak buduje się osobowość. Gdybyś zobaczył, czy zobaczyła, że osobowość na początku, tożsamość człowieka, zanim jeszcze osobowość, ta nasza indywidualność wykwitnie, na początku zobaczmy, że dziecko małe buduje swoją osobowość z takich klocków. Wyobrażam sobie takie pudło z klockami. Tak będę mówiła metaforą, będzie łatwiej język psychoanalityczny zrozumieć, to wyobrażam sobie, że mama, jako ten obiekt prymarny, najważniejszy pierwszy obiekt dla dziecka, teraz mam na myśli dziecko do drugiego roku życia, czyli cały czas pobytu w łonie, czyli 9 miesięcy, plus do półtora do drugiego roku życia, to wtedy dziecko nie ma jeszcze zbudowanej tożsamości, nie ma zbudowanych granicznych struktur ego, dopiero buduje się. Psychoanalitycy powiedzieliby, że buduje swoje self, swoje ja, takie widziane w sposób bardzo, ale to bardzo egoistyczny. Innymi słowy mogę powiedzieć, że buduje swoje terytorium i dopiero na tym terytorium, gdy zgrubsza te granice poprzez właśnie funkcję ego, graniczne funkcje ego to się nazywa, zakreśli się ten obszar, to wtedy psychika czuje, że zaczynam się konstytuować jako jakieś ja, jakaś tożsamość, ale na początku do tego konstytuowania, do tej budowy muszę użyć klocków od mamy. I to jest, kochani, niezwykle ważne. Tak właśnie do drugiego roku życia stwarza się ta patologiczna organizacja osobowości, struktura borderline albo, Boże nie daj, struktura psychotyczna. Kiedy nie mamy skąd brać tych klocków, bo mamy tak traumatyzujące dzieciństwo, tak nieobecnego rodzica i taką niemożność wzięcia tych klocków od mamy, czym są te klocki, zaraz powiem, że jesteśmy jednostką bardzo, ale to bardzo wybrakowaną, co w interakcji społecznej bardzo się odczuwa. Jeżeli miałeś do czynienia z osobowością borderline, to będziesz wiedział, o czym jest mowa. Jest to dziecko, tak na poziomie mentalnym jest to dziecko takie 2-3-letnie,
takie, nie więcej, na pewno nie przekraczające okresu 3 latek, które nie ma zdolności samokojenia, nie potrafi się samo wyregulować, co to znaczy, nie potrafi nazwać własnych emocji, nie potrafi tymi emocjami się zająć, nie potrafi nadać pozytywnego znaczenia, wszystko odnosi do siebie, to są takie zachowania ksobne, czyli wszystko jakby było przeciwko mnie i nie mam się do kogo uciec, bo tego obiektu, by powiedziała psychoanaliza, nie mam, czyli tego rodzica. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Będę robiła te wykłady czwartkowe o godzinie 19 ze względu na taką osobistą potrzebę posiadania wolnych wieczorów, więc w poniedziałki będzie o 20, w czwartki będzie o 19. Troszkę będę się tutaj korygowała, bo próbuję też i te wykłady robić, ale z drugiej strony próbuję też pracować i normalnie żyć, więc przyzwyczajajcie się, że Narcyzolandia będzie o godzinie 19 w czwartki. Napiszcie, czy mnie widać, czy mnie słychać, bo jakieś mam takie wrażenie, nie wiem, jest taki okres w mojej usłudze internetowej, która jest właśnie tak średnio przed, na wysokości 10 dnia miesiąca, że słabiej mi działa internet i wtedy jakoś tak Was nie widzę. Napiszcie, czy mnie słychać, bo ja tu może nawijam do ściany. I teraz, kochani, przy czym byliśmy? Przy budowaniu tej tożsamości. Na razie mi nie chodzi o taką tożsamość, jakbyśmy powiedzieli, że to jest osobowość zintegrowana. Na razie chodzi o taką bazę, o taki zaczątek, o taki zupełny początek, że nie ma niczego, bo mamy to oceaniczne stopienie, prawda? Zaraz zobaczycie, dlaczego mówię dzisiaj przy okazji narcyzmu o tym. Słuchać dobrze, dzięki. Strukturalnie dzisiaj, jak powstaje narcyzm? Dosłownie za pomocą klocków. Czyli jakich klocków nie mogłem wziąć dosłownie od matki i od ojca, że jestem tożsamością wybrakowaną, jak plaster sera szwajcarskiego, wtedy zachowuję się jak dziecko, zachowuję się niedojrzale, korzystam z prymitywnych mechanizmów obronnych. To są informacje psychologiczne, ale gdy mamy w doświadczeniu, w interakcji takiej społecznej, takiego człowieka, to tego człowieka odczuwamy jako kogoś agresywnego, wykorzystującego zasoby innych, kogoś manipulatywnego, z zachowaniami psychopatycznymi, kłamiącego, dewaluującego, skupionego na sobie itd., itd. Mówię tu o budowie osobowości ze spektrum narcyzmu. Bo dzisiaj postanowiłam, że porozmawiamy troszkę, ale takim widziane językiem czy okiem psychoanalityków. Oni budują wszystko w postaci obiektów. Obiektów. Gdybyśmy tak sobie normalnie powiedzieli, tak po ludzku, czym jest ludzka tożsamość, to najpierw musi być rodzaj integracji jasnej i ciemnej strony. Ja ciągle o tym nawijam na swoim kanale, żeby zrozumieć, że mamy wszyscy ten sam potencjał jasnej i ciemnej strony. To tak jakbyśmy wzięli Nutellę, nie Nutellę, tylko Montę. To tam jest ta część ciemna i część jasna. I powiedzmy, że jesteśmy na etapie takiego 3-latka i raczej nie chcemy się utożsamiać ze złem, czyli z tą ciemną warstwą, a jakoś tak bardziej nas ciągnie, że chcemy być ci dobrzy, bo jak chcemy być dobrzy, to wierzymy, że nie będziemy odrzuceni, że będą nas kochać, zaspokoją nasze potrzeby, wtedy będziemy żyć. Mamy jakiś taki odruch komórkowy, my ludzie, żeby bronić się i udowadniać, że my nie jesteśmy źli, że wszystko z nami w porządku. Zobaczcie, jak reagujemy na frazę, coś z tobą chyba nie tak. To nawet nie chodzi o to, że ktoś powiedział, nie wiem, mam za małe ucho czy za duży tyłek, albo źle myślę, tylko że finalnie, gdy uwierzę, że coś ze mną nie tak, to będę wyrzucona poza ludzkość. My się boimy unicestwienia, boimy się nie przynależeć do większej całości. Jest to głęboko uzasadnione. Ale wracając do tej budowy. Wyjaśniają psychoanalitycy w taki sposób. Narcyzm na określenie perwersji seksualnej, mówiłam o tym autoerotyzmie, że mam podnietę na skutek tego, jak wygląda mój obraz, nie jak wygląda moje ciało, moje zasoby i tak dalej, jaki mam wyidealizowany w umyśle swój obraz. Tu dajmy dla przykładu i tu powiedzmy, że będzie to nie kliniczny narcyzm, ale styl narcystyczny. Jeżeli weźmiemy jakiegoś celebrytę,
dajmy na to, weźmiemy panią Dodę, chociaż ona się mieści na spektrum narcyzmu, to będzie widać fascynację idealnym obrazem siebie. O to mi chodzi. I ogromną inwestycję energii życiowej w idealny obraz. O to chodzi. Bo jeżeli na przykład zachwycamy się, a naprawdę mamy ładne ciało i mu mówimy, ależ moje ciało kochane, jaka piękna sylwetka i w ogóle te moje migdałowe oczy, jakie są piękne, to jest w porządku, bo się zachwycasz prawdą. Ale jeżeli ktoś się zachwyca idealnym obrazem siebie, i to sobie dopowiedzcie, własny idealny obraz siebie, czyli to, jak oczekuję, jak chcę, żeby mnie postrzegano, to wtedy jest ta taka inwestycja chybiona, bo my inwestujemy całe swoje libido, Freud by powiedział, czyli energię życiową, wszystkie zasoby inwestujemy w fikcję. Więc tu psychoanalitycy po pierwsze mówili o tym autoerotyzmie i nawet jeżeli jesteście w relacji z osobą narcystyczną, czy byliście, to przypomnijcie sobie, że osoba narcystyczna zachwyca się Twoją reakcją na niego, jak Ty reagujesz. Nie, że przeżywasz jakieś rozkosze seksualne, bo Ci jest po prostu dobrze, po prostu czujesz przyjemność, co jest normalną rzeczą, tylko narcyz to odczytuje inaczej, że Ty, skoro przechodzisz takie przyjemności, to się nim zachwycasz jako sprawcą tej przyjemności dla Ciebie. Tak jakby usługodawcą. Jesteś jakby zafascynowana nie usługą, tylko usługodawcą. Tak by było w przypadku osób narcystycznych. Kolejne określenie narcyzmu na fazę rozwojową. Faza rozwojowa jest etap takiego narcyzmu, gdzie mówimy, że dziecko jest omnipotentne. Musi być, bo ma nierozwinięte zasoby, jest w 100% zależne od rodziców, więc musi dziecko wierzyć i święcie jest przekonane, że da radę zbawić rodzica, uratować tatusia, zająć się emocjami mamy, mamie wytłumaczyć, na czym życie polega, utrzymać rodzinę. I teraz wyobrażam sobie takie dzieci, tam powiedzmy 3 czy 4-letnie, które mówią, mama, poczekaj, ja pójdę do placi, ja zialobię i ty wtedy nie będziesz płakała. I takie na przykład postawy są przesłodkie, ale to wynika właśnie z takiej dziecięcej omnipotencji, która jest narcyzmem rozwojowym. To jest taki etap. Dlaczego? Bo tak ładnie natura ułożyła, że tak proporcjonalnie, że jeżeli my mamy zasoby jeszcze nierozwinięte i my byśmy pomarli, to mamy przewagę takiego mechanizmu w sobie kompensacyjnego, żebyśmy wierzyli, że my tę wojnę pod tytułem życia, a mamy 3 lata, wygramy. To się później zmienia w dorosłości. Zobaczcie, zasoby nam rosną, a wiara nam opada, prawda? I to jest fenomenalne zjawisko u człowieków, bo im mamy więcej zasobów, tym powątpiewanie robi się większe. A dzieci mają małe zasoby? Znaczy, to jest szeroki temat. Dzieci nie mają koncepcji świata, nie mają takiego pomysłu, że może się dziać źle. Dzieci zawsze są nastawione na życie. Nie liczę tutaj jednostek bezdusznych, takich marginalnych przypadków. Dalej, psychoanalitycy. Psychoanalitycy to ci, którzy zgłębiali czeluści podświadomości i nazywali wszystko w sposób taki, powiedziałabym, jak figury geometryczne. To trochę, jak się o tym słucha, jak się w ogóle czyta terminologię czy jakiekolwiek książki z psychoanalizy, to jest jakiś rodzaj odczłowieczenia. Ale gdy na przykład interesujesz się jako terapeuta, jako psycholog i chcesz bardziej zrozumieć psychikę w postaci klocków, symboli, nasza podświadomość, nasze sny też współpracują z nami za pomocą symboli, to wyobraź sobie, że też budujesz swoją tożsamość też z symboli. Ja pamiętam, jak moje dzieciaki były małe i kupowałam im takie całe pudło różnych klocków, miały różne wzory, kolory, kształty i można było coś z tych klocków ubudować. To nasza tożsamość, na razie tożsamość mam na myśli pole psychologiczne, że czuję, że dla mnie jest miejsce. I o tym na razie mówię, o takiej zupełnej bazie, czego osoby z klinicznym zaburzeniem nie posiadają. Dlatego jest, można przejść w taki stan psychotyczny, bo gdy nie mamy poczucia terenu, to się tak dokładnie nazywa, fizycznego i psychologicznego, albo może odwrotnie, najpierw psychologicznego, później fizycznego, bo zawsze zewnętrze wynika z naszego wnętrza, to my się rozpadamy, włącza się lęk przed unicestwieniem. Tak jakbyśmy byli odłączeni od wszelkich bodźców, popadlibyśmy albo w taki strach unicestwienia, albo w głęboki sen, co grozi na przykład kosmonautom, gdy są tam w jakichś sferach, gdy już te bodźce, od tych bodźców są odłączeni. Wracam. W terminach relacji z obiektem narcyzm jest używany.
obiekt w psychologii, zwłaszcza w terminologii takiej psychoanalitycznej, to rodzic, to matka. I mamy obiekt dziecko i obiekt matka. To wygląda jakby duży klocek i mały klocek. Teraz ten mały klocek musi się pocierać o duży klocek, żeby zaczerpnął jak z bankomatu matki zasobów później ojca, zrobił sobie taką bazę mniej więcej do trzeciego roku życia. Tu wszystko można wpisać, poobserwujcie swoje dzieci. Dziecko, nieraz dzieci robią tak fajnie, że biorą portfel i mamy i dziecko mówi, ale mama, mamy dużo pieniędzy. Właśnie to jest taka fajna fraza z prozy życia, że my mamy dużo pieniędzy, czyli mamo, twoje zasoby to są moje zasoby, ale gdy już zaczynam proces separacji, a pierwszy proces separacji to na wysokości trzeciego roku życia, nawet troszkę wcześniej u niektórych dzieciaków, to wtedy dziecko mówi, ale to jest moja zabawka, twoje pieniądze są też moje, ale moja zabawka jest tylko moja, nie twoja. Czujecie? Tak to w prozie życia się objawia. W terminach relacji z obiektem, czyli relacji dziecka z figurą rodzicielską, na oznaczenie typu wyboru obiektu i sposobu odnoszenia się do środowiska. Będziemy później poznawali sobie, że dziecko na początku, gdy do półroczku, przez cały okres bycia w łonie i do półroczku, według mnie tak do półroczku, jest to oceaniczne stopienie, że stanowi, dziecko tak sobie myśli w środku, że stanowi jedność z matką. A dopiero wtedy, kiedy zaczyna dziecko widzieć, dosłownie swoimi gałkami ocznymi, zaczyna rozpoznawać twarze i zaczyna widzieć, że jednak matka to odrębny byt, to zaczyna się też oglądać na inne obiekty, powiedziałaby psychologia, na inne osoby i zaczyna się przyglądać, że to chyba też jest nie mama, a jakiś Jasio, nie? Te paluszki, te drugie paluszki i u nóżek. Znacie takie afirmujące siebie dziecko, które gaworzy się sobie kciuka albo paluszka u małej stópki. To tak do pół roku i dziecko zaczyna rozpoznawać, że ono jest odrębnym bytem. I teraz, kochani, to jest najważniejsze. Uwaga, uwaga. Dziecko nie chce utracić bankomatu pod tytułem matka. My w ogóle nie chcemy tracić więzi, bo z więzi mamy zysk, prawda? Nie chcemy tego utracić, ale też inne siły w nas, teraz cały czas zobaczcie to dziecko, które ma pół roku, mówi tak, ale też chcę być sobą. Ja chcę iść i się rozwijać, ale nie chcę utracić tego, co mi dawała mama. I tu gdzieś tak mniej więcej do trzeciego roku życia dziecko na zmianę przechodzi te różne frustracje. Pomiędzy tym, że chcę swoje, a pomiędzy tym, że nie chcę utracić to, co pochodziło od mamy. Więc co się włącza w dziecku? Włącza się też frustracja, że tracę to, co od mamy, ale można powiedzieć jednowolić, że gdy chcesz postawić na swoją autonomię, czyli przechodzisz już tak ku trzeciemu rokowi życia, to wtedy musisz zrezygnować to, co ci matka oferuje. Ja mówię o wewnętrznych, psychologicznych procesach budowania swojej tożsamości. I jeszcze innymi słowy można było powiedzieć, że dziecko zapoznaje się z tym, że ono też ma i dobre, i złe obiekty za psychoanalizą. Co to znaczy? Że jestem i dobre, i jestem i złe. I mama też jest dobra, i mama jest też zła, bo gdy mama karmi, to mama jest dobra, ale gdy mama odcyca, odstawia, albo na przykład poszła do łazienki, to myśli dziecko sobie, że już mama jest niedobra. To jest taki bankomat na chwilę zamykany. I dotąd trwa, dzisiaj w wielkim skrócie, ta frustracja w dziecku, aż nastąpi jakiś rodzaj takiego skapitulowania około, powiedzmy, no po okresie edypalnym, to jest okres edypalny, to jest taki trzeci, piąty rok życia, kiedy już przechodzimy największą frustrację, że odpuścimy to, że tata, mój tata nie będzie moim mężem, albo synek odpuści to, że moja mama nie będzie moją żoną, to mamy mniej więcej taki szósty rok i tu kończy się ta frustracja integracji tych obiektów dobrych i złych. I gdyby rozwój poszedł w porządku, to dziecko by miało w miarę zintegrowane dobro i zło w sobie, co przez pryzmat widzenia osobowości, tożsamości ludzkiej, nie stawialibyśmy takiego oporu na to, że mogę się zachować jak sam diabeł, ale też potrafię kochać, mam empatię, potrafię współczuć i tak dalej. To są ciemne i jasne strony. I zobaczcie teraz w prozie życia, jak tu ze mną jesteście na tym wykładzie i popatrzcie na swoich członków rodziny i na co stawiamy opór. Czy na przykład udowadniamy, że nie jesteśmy złymi ludźmi, że kochamy, jesteśmy porządni i tak dalej, nie moglibyśmy źle postąpić, czyli nic uczynić z ciemnej strony mocy, albo na przykład
O, no klasyczna tożsamość ofiary, która bije się, nawet traci swoje życie, myśląc, że jednak wygrywa, z jakimś oprawczym kandydatem, partnerem i mówi: ja ci udowodnię, że ty jesteś gorszy ode mnie. I teraz mi się jawią tutaj takie małżeństwa jeszcze perelowskie, które klasyczny mąż patriarchalny, jakiś dominator, alkoholik, no i kobieta, która z jednej strony usługiwała, wchodziła w tę rolę podrzędnej, ale jednak szczerze nienawidziła i pod stołem wysyłała do swojego małżonka pogardę. I to jest klasyczny przykład, to tak mniej więcej na wysokości rodziców, jeśli rodzice twoi są tak rocznik 40, 50, może nawet po 60, to takie pary były. Ja to dobrze znam ze swojego domu rodzinnego. O co tutaj chodzi? O to, że bijemy się, kto jest dobry, a kto jest zły. A przecież nie ma ludzi ani jedynie dobrych, ani jedynie złych. Chodzi tu o niemożność pogodzenia się, że mogę być i dobry, i zły naraz. To by było zintegrowanie osobowości. A dzisiaj, jak tutaj ja rozmawiam z wami na temat narcyzów, to oni właśnie mają fobię na część białą w naszym Monte, prawda? Nie lubią tej części białej. Dlaczego? Dlatego, że cała interakcja ich i rodzica odbywała się poprzez tarcie ich potencjału o obiekt zły, tak nazwie psychologia, psychoanaliza tak nazwie. Czyli matka musiała być tak zwaną niewystarczającą matką, matką martwą, niektórzy analitycy tak nazywają. Martwa matka to nie znaczy, że dosłownie trup, ale trup emocjonalny. To jest taka bardziej metafora. Trup emocjonalny, matka zimna, zajęta karierą, gdzie dziecko źle odzwierciedlająca, czyli dająca mu albo nadmierne pochwały, piedestały, albo dewaluację taką też niezasłużoną. I tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie ta osoba narcystyczna musiała w sobie, ze swojego potencjału, przypominam, że wszyscy mamy taki sam potencjał dobra i zła, było jak to krzesiwo zaktywowane tylko to zło, tylko ten ciemny obiekt, zły obiekt. Jeżeli ktoś na przykład mówi językiem psychoanalitycznym, a na przykład sam Waki często nawija takim językiem psychoanalizy, to on ciągle mówi o obiekcie. Obiekt to jest po prostu, bo psychika lubi obiekty. Jak mamy na przykład, no nie wiem, weźmy. Powiedzmy, no nie wiem, mam tu siostrę Iwonę. To w związku z tym, że jest moją siostrą, to mam w swojej psychice obiekt, czyli figurę mojej rodzonej siostry, ponieważ mieliśmy w swoim domu rodzinnym ileś razy interakcje. Jeżeli patrzę na wasze awatarki, a tu na Facebooku, a was nie znam, to mam pewien rodzaj wyobrażenia i wy też macie pewien rodzaj wyobrażenia o mnie od pasa w dół, bo siedzę przeważnie od pasa w górę na online'ach, prawda? Więc i tak mamy jakiś rodzaj figury. I tak należy widzieć stwarzanie tożsamości, że nasza psychika stworzyła sobie te klocki, te budowle i u jednych, gdy mieli dobre dzieciństwo wspierające, mamy dobre obiekty w sobie i te dobre obiekty później nami rządzą. I tak po owocach patrząc, można powiedzieć, z czego się składa nasza psychika. Ale jeżeli mamy do czynienia z osobami narcystycznymi i widzimy, że po owocach, że czynią zło, w wielkim skrócie, bo tu można wiele wstawić za przykład, prawda? To wtedy można by powiedzieć, że mamy najwięcej w swojej psychice, gdy jesteśmy osobowościami narcystycznymi, aktywowanych złych obiektów. Czyli jak masz głos sadystyczny w swojej głowie, to uprawiasz sadyzm, jeśli temu głosowi wierzysz. A jeżeli masz uwewnętrzniony głos, powiedzmy, dobrej wróżki, anioła, który cię wspiera, to daleko ci, żeby się zdołować i wpaść w jakiś kanał depresyjny, prawda? Bo ten, który ci podpowiada, ten głos, który ci podpowiada, każe ci robić pewne rzeczy, jak marionetka pociągana za sznureczki, i my po owocach poznajemy, jak myślimy. I teraz pytanie, kochani, do was. Przyjrzyjcie się, czy tam może taka współpraca, czy polecenie, przyjrzyjcie się na swoje owoce i po tych owocach zobaczcie, jakie głosy wami zarządzają. I to jest właśnie połączone z tym budowaniem figur w psychice. Psychika musi mieć symbole. Tak to już jest ułożone. Idziemy, kochani, dalej.
Narcyzm jest, ja dzisiaj o narcyzmie tak szerzej i trochę od innej strony opowiadam. Narcyzm przez psychoanalityków jest używany, to słowo, to określenie, na oznaczenie różnych aspektów złożonego stanu ego, jakim jest samoocena. Jeżeli na przykład mamy zaniżoną samoocenę, ale to tak bardzo zaniżoną, że wstydzimy się za to, kim jesteśmy, to narcyzm jako obrona przychodzi nam na ratunek. I typowy kliniczny narcyzm nazywany jest obroną przeciw wstydowi, bo bycie we wstydzie to jest bycie w dołku tożsamościowym. Mówiąc jeszcze prościej, to jest bardzo niskie poczucie własnej wartości, że nam chce się wyć, jesteśmy w depresji i myślimy o sobie, że jestem gównem, więc ego przychodzi na ratunek z kompensacją. Wszystko w człowieku, w ogóle w naturze działa kompensacyjnie. Jakbyście poszli na masaż czy na ćwiczenia do fizjoterapeuty, to powie ci, że lewa strona kompensuje ci prawą, boś nadużył tej prawej. Musi być kompensacja. Dlaczego? Bo wszystko w przyrodzie jest ustawione programem na homeostazę, na równowagę, żeby się nie rozpierdzieliło, krótko mówiąc. A wszelkie zrywy, czy wolnościowe, ideologiczne, ewolucyjne, religijne, czy jeszcze polityczne, czy jeszcze jakieś tam zrywy, czy osobiste, kończą się jakimś kryzysem, wywrotką. Dlatego mamy tak dużo buforów, takich buforów regulatorów. I my ludzie też jesteśmy dla siebie regulatorami, dlatego tak się dobieramy w pary, żeby jeden drugiego wyregulował. I teraz znowu możecie sobie sprawdzić swoich mężów, żony, chłopaków, dziewczyny, z kim się spotkaliście i co miało to w tobie wyregulować. Tylko nie polecam patrzeć na to, że jeżeli byłaś z psychopatą, no to ty byłaś psychopatką. Nie, to by było za proste. Jeżeli będzie po jednej stronie w tej parze do regulacji psychopata, czyli to jest rasowy kat, to żeby się równanie układało, żeby się zgadzał algorytm, na zasadzie przeciwieństw, skrajnych biegunów, to on musi być skrajna ofiara, prawda? I teraz jeżeli jesteś osobą, która jest dawcą, ja byłam po tej stronie, że ratowałam takich różnych tam, powiedzmy, młokosów, to oni musieli być biorcami, bo musi się równanie zgadzać. I to, kochani, dobrze widać, gdzie nam to ego kompensuje. Może być kompensacja polegająca na tym, że jak jestem dawcą, jestem bardziej z tych ratujących, to moją kompensacją, żeby zauważyć swoje rozdawnictwo, przyciągnę biorcę, na przykład takiego narcyza ukrytego, jaki ja mam w swoim osobistym doświadczeniu, żeby mi on poprzez to branie pokazał mi, że ja mam za dużo dawstwa. Rozumiemy? Bo my i tak na zasadzie przeciwieństw możemy się wyregulować, na zasadzie też lustra. Dalej, zakres znaczeniowy terminu narcystyczny jest bardzo szeroki. Chciałam tu dzisiaj wrzucić troszeczkę taki kij w mrowisko w tym wykładzie, bo konsultując codziennie kilka osób, do obrzydzenia, naprawdę do obrzydzenia, spotykam się z nadużyciem słowa narcyzm, z nadużyciem diagnozy. Dlatego ten wykład ma temu służyć, żebyśmy się głębiej zastanowili, czym narcyzm jest. Rozumiem, że szerzy się szara strefa, bo jest taka moda, mamy kulturę ja, ale ta kultura ja ewolucyjnie chce nam powiedzieć, w mojej ocenie, że żebyśmy poszukiwali swojego prawdziwego ja, ale wiecie, jak to jest z szarą strefą. Jak jajka na święta są potrzebne, wielkanocne, wiejskie jajka wolimy, to od razu szara strefa i mówię, ja mam wytłoczkę po 10 zł, gdzie będziesz przepłacał po 15? To samo jest z każdym ruchem. Jest, jak to się mówi, popyt, to jest i podaż. I zawsze będzie szara strefa, bo zło przybiera różne manifestacje. I naszych panów z Matrixa spotkamy pod różnymi postaciami. Jeżeli mamy kulturę ja, no to dlatego jest taki wysyp narcyzmu, bo różne stworzone obrazy świata, czy stworzone, proponowane chociażby przez media, obrazy jaki masz być, co masz czuć, w co masz wierzyć. Dlatego też taki wysyp tych wszystkich psychologów, doradzaczy, mentorów, sekty wszelkiej maści i tak dalej. Każdy komuś coś tam radzi. Uwaga, co kto od kogo bierze. Więc to się szerzy szara strefa, ale mamy ruch ewolucyjny, prawda? Więc nie chodzi o to, żebyśmy sobie budowali ja instant, tylko, albo patrzyli, co galerie nam podpowiadają, tylko żebyśmy przechodzili przez swoje trudne emocje z dzieciństwa, żeby pod gruzem swojej traumy znaleźć swoje prawdziwe ja. I kochanie, to jest proces na całe życie. To jest proces na całe życie. Ja do swoich koleżanek na warsztatach aktorskich, w szkole aktorskiej, jak sobie rozmawiamy tam o różnych sprawach
o lękach, o wyzwaniach, kiedy mamy tam jakieś, powiedzmy, stresy przed występami czy przed kolejnymi egzaminami. Mówię, dziewczyny, każda z nas idzie przez własny dom strachu. Dom strachu to są wszystkie twoje trudne doświadczenia, lęki, wstydy, cały kompleks twojej traumy. Tego nie mylić z kompleksową traumą, taką jak diagnoza kliniczna opowiada. Wszystko to, co przeszedłeś i było dla ciebie trudne, a byłeś dzieckiem, o to mi chodzi. To jest twój osobisty dom strachu. I jak robisz krok rozwojowy prawdziwy w praktyce, to i tak musisz przejść przez ten dom strachów. I ja wciąż to przechodzę i pytam się siebie, ile jeszcze tam zostało, bo się okazało na przykład, że mam wielki opór przy śpiewaniu pewnych treści tylko, które związane są typowo z częścią mega wrażliwą, ckliwą, zmysłową, delikatniutką, podległą, tam gdzie nie ma mowy o jakiejkolwiek niezależności. I to wiem, że u mnie jest jeszcze do zgłębienia i do takiego przyswojenia do siebie. Jak zaczęłam śpiewać piosenki w szkole muzykalowej tam powiedzmy 2 czy 3 lata temu, to pierwsze co, jak mnie tam trener wziął na śpiewy, to od razu dał mi korę, czekam na wiatr, co rozgoni. No i tak mnie odczytał, że mnie to trzeba takie piosenki dawać, ale wiecie, stopniowo i inni starsi nauczyciele od śpiewu na przykład mówią, pani potrzebuje iść w kierunku bossanowy, jakieś takie wiecie, samba przed rozstaniem, pitu pitu, milu milu, bo to jest strona u mnie do zaktywowania bardziej, co by znaczyło pewnej regulacji. I to nie jest dla mnie trudne, jeżeli mam interakcję na przykład z moimi bliskimi, ale mam trudność w takiej delikatności być na przykład na występach artystycznych. Wolałabym zawsze jakąś dramę, jakiś horror, jakieś zaburzenia. Nawet zawsze, pamiętam jak sobie wybieraliśmy jakieś scenki, to ja zawsze brałam te scenki, które mają zęba, które mają mocniejsze emocje, ale jak coś jest ckliwe, niekoniecznie mnie tam ciągnęło, więc jest to mój kierunek rozwojowy. Tak też można poznać, kochani, swoje kierunki do rozwoju tak przy okazji. Dlaczego ja to powiedziałam przy okazji tego narcyzmu? Ano dlatego, że jeżeli my prawdziwie swoje ja chcemy rozwijać, to najpierw musisz przejść przez ten dom strachu i tam się zaczyna na tym twoim poletku wykwitać całe twoje prawdziwe ja i nie ma wtedy mowy o narcyzmie. Wtedy nie ma mowy o narcyzmie. Narcyzm to jest sfejkowana tożsamość. A my swoją tożsamość rozwijamy dożywotnio jak dojrzewanie wina. Im starszy rocznik, tym lepsze. To się nigdy nie będzie kończyło. Z dniem śmierci się kończy. A gdybyś żył jeszcze dłużej, 20 lat, niż data twojej śmierci, to byś się jeszcze bardziej rozwinął. To jest potencjał niewyczerpywalny, bo widzę, że nasze macki sięgają do pól archetypowych, czyli do takiego pola nieskończonej możliwości. Gdyby życie biologiczne jeszcze trwało, jeszcze byśmy się bardziej mogli rozwijać. Ja tu mówię o takim, na krótko, o antidotum na zachowania narcystyczne. I z tym jest cholera roboty. I gdy na przykład, nie wiem, rozwiniesz już jakąś porcję czegoś tam w swoim życiu, przekroczysz i pójdziesz za 5 lat kolejny level, to tam znowu będą na ciebie czekały jakieś lęki, jakieś wstydy. I tak będzie do końca życia. Najtrudniejsze jest przerobić tą swoją traumę z dzieciństwa. Wstydy, lęki z dzieciństwa. Jak to sobie przerobisz, wszystko inne później jest bardziej połączone nie tyle z lękiem, co z ekscytacją, z takim poruszeniem, z taką podnietą. To też jest podobno na poziomie neuroprzekaźnikowym. Lęk i ekscytacja to są te same neuroprzekaźniki. Tylko powiedzcie to o sobie straumatyzowanej. Wracamy do naszego narcyzmu. Kochani, czekam na Wasze pytania, komentarze. Niejaki Brenner, 1955 rok. Cała psychoanaliza to jest poprzednie stulecie. Głównie tam jest ogromny dorobek zgłębiania zaburzeń osobowości, zgłębiania meandrów ludzkiej psychiki na czele z Freudem, z Jungiem, z Otto Kernbergem, z kim tam jeszcze? Heinz Kohut, John Bowlby, Melanie Klein. I tak dalej, i tak dalej. Na razie takie osobistości, a te pomniejsze to gdzieś w literaturze, jak spotykam, to też daje wyraz, bo piękne rzeczy poodkrywali. Tu mamy niejakiego pana Brennera, 1955 rok. Przyjął, że termin narcyzm jest używany do wskazania co najmniej trzech, trochę odmiennych, chociaż powiązanych spraw, gdy stosowany jest do osób dorosłych. Taka hipoteza. I teraz tak. Tu mamy trochę trudne pojęcia z psychoanalizy, ale zaraz je przetłumaczę. Hiperkateksja self. Co to znaczy? To jest takie mocne inwestowanie. Self to jest moje ja, tożsamość, takie przez ego widziane. Self. Jak mówimy, zrobię sobie selfie,
To moja facjata się odbije. A gdy będziemy sobie mówić psychologiczne, że to jest psychologia self, że to jest o self, to jest o takiej tożsamości widzianej z poziomu egoistycznego. I to jest ta baza, najpierw taka się buduje, żeby się wybudowała Twoja piękna autonomia, gdzie mówimy już o uniwersum, indywiduum, o jakiejś takiej indywidualności ludzkiej, to najpierw musi być ta egoistyczna baza. I o tym tu jest mowa, że hiperkateksja, czyli wielkie inwestowanie emocjonalne w budowę swojej tożsamości, tej bazowej. Tak by to wyglądało. Taka duża matryca egoistyczna, gdzie mówisz, to są moje granice działki. Takie psychologiczne, taki psychologiczny geodeta przychodzi, zaznacza granice twojej działki, twoja psychika mówi, Jezu, jak dobrze, teraz możemy zacząć rozwijać swoje zasoby, ale mam to poczucie. I to się, kochani, zaczyna budować. Tak do 3 roku życia i wtedy dopiero dziecko legalnie może pójść, zacząć rzucać w matkę na przykład cegiełką, cegłą albo butem, albo samochodzikiem chłopczyk, albo dziewczynka lalką, żeby sprawdzić, czy jeżeli zacznę dewaluować rodzica, czyli stawiać mu się, sprzeciwiać, mówić co chwila nie, chociaż chciałbym tak, czyli zaczynam próbować, czy rodzic nie odwoła tych wszystkich dóbr, które dał mi do 3 roku życia, a ja już teraz mam, mamo i tato, potrzebę indywiduacji, to ja muszę zacząć was nie lubić, mamo i tato. I wiecie, inaczej zachowuje się nastolatek, gdy jest w ponownej separacji, buntuje się, idzie na dragi. Ubiera się na czarno, zmienia kolor włosów, robi sobie jakieś tam sznyty, nie wraca na noc, na siłę próbuje różnych substancji, żeby tylko udawać, jak to jest bardzo zbuntowany, bo nie wszyscy lubią tak się buntować, ale czasem tak do grupy przystaniemy i też się razem z nimi buntujemy, a taki 3-latek będzie się buntował inaczej. Ciągle będzie wołał, nie ciem, nie ciem, nie ciem, albo będzie rzucał jakimiś zabawkami w rodzica. To jest przejaw w prozie życia tego buntu. I dziecko po to robi, żeby sprawdzić, czy rodzic nie odwoła swojej miłości, nie odwoła całego bankomatu emocjonalnego i czy ja mogę legal przejść w kolejny etap rozwojowy, gdy tak wszystko organicznie, wszystko dobrze. A właśnie u osób narcystycznych tego nie ma, bo do 3 roku życia ten rozwój się zapętla, 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 ponieważ powiem w wielkim skrócie, wszystko idzie nie tak, jeżeli chodzi o organiczność, a zaczyna się właśnie od aktywacji tylko tego ciemnego obiektu. Taka aktywacja zła w sobie, mówiąc bardziej po ludzku, aktywacja zła, bo my się uczymy na skutek interakcji z innymi obiektami, czyli człowiek się rozwija poprzez pocieranie się o drugiego człowieka, dziecko się rozwija poprzez pocieranie się o zabawki, o matkę, o siostrę, o brata, o ojca itd. Nie można aktywować potencjału, gdy nie ma tarcia, bo my się aktywujemy, my się rozwijamy przez bodźce. Dlatego mówimy, gdy bierzecie deprecha, gdy już sam nie wiesz, o co ci chodzi, gdy masz muchy w nosie, to mówimy, idź do ludzi, idź tam coś podziałaj, poocieraj się. To zaczyna się wszystko jakoś stabilizować i równać. Znamy takie powiedzenie. Wyjdź z tej nory. Nieraz nastolatkowie za długo siedzą w tej swojej norze i z 4 lata szukają swojej tożsamości, to rodzic mówi, idź już do ludzi, idź, zacznij coś robić, cokolwiek, abyś zaczął robić, żebyś w tej interakcji, w tym pocieraniu się znalazł siebie, a nie poprzez leżenie w swojej norze z dobrym internetem i z zamówioną Glovo 3 razy dziennie, żebyś szukał swojej tożsamości w umyśle, bo i tak nie znajdziesz. Coś mniej więcej tak. Rodzice to wyczuwają, że jak pójdziesz, popracujesz naprawdę, praktycznie, to ci to zrobi lepiej. Idziemy, kochani, dalej. Więc tutaj mamy tą hiperkateksję self, czyli takie jakby przeinwestowanie w nasze ja, to egoistyczne, to bazowe, które być musi. I w hipokateksję, czyli brak inwestycji. Hipo to wszystko, co jest hipo, czy hipotermia, czy hipoglikemia, to jest o obniżony stan. Czyli tu jest bardzo mała, obniżona inwestycja w obiekty w otoczeniu. Czyli nie za bardzo obchodzisz mnie ty i obchodzę siebie ja, bo jestem na poziomie egoistycznym. Jestem poniżej 3 roku życia. I patologiczne, niedojrzałe relacje z tymi obiektami. Patologiczne, niedojrzałe. I właśnie u państwa narcyzowa tak jest. Patologiczne, niedojrzałe. Bo dziecko do 3 roku życia to jest dziecko nastawione na eksploatacyjny tryb relacji. Mi dajcie, o mnie niech będzie, mnie zobaczcie, mnie przytulajcie, mnie nakarmicie. To jest właśnie to patologiczne, niedojrzałe relacje z tymi obiektami. I osoba narcystyczna zatrzymuje się na tym poziomie i ona widzi ciebie jako partnera, widzi właśnie jako ten bankomat.
Tu się będzie zaczynało wiele wyjaśniać. Kochani, ja muszę iść zapalić światło, bo mi się tu zrobiło ciemno. Czekajcie chwilę. Inni autorzy, 1976 rok. To tam jedni bazują na drugich, powiedziałabym, czerpią z dorobku poprzedników i dokładają swoje. To jest właśnie ładne, że dokładamy swoje. Hanley, Henley i Manson, 76 rok. Narcyzm jest w sposób nieodłączny związany z losami rozwoju popędowego i wpływa na relacje z obiektami. Popędy to są wszelkiej maści siły życiowe, które nas pchają do rozwoju, do zaspokajania potrzeb, żebyśmy się po prostu rozwijali, żebyśmy rośli. Narcyzm patologiczny jest w sposób szczególny związany z fiksacjami libidynalnymi i agresywnymi w preedypalnych etapach rozwoju. Tak brzmi język psychoanalizy i teraz ja to przetłumaczam. Narcyzm patologiczny, czyli jak mamy narcyzm taki fizjologiczny, że tak się wyrażę, to on jest nieodłącznym etapem rozwoju. I to dziecko musi być na tym etapie, gdy jeszcze ma słabe zasoby, musi być omnipotentne i tam jest taki jeden z etapów. I to jest wszystko w porządku. Ale jeżeli dojdzie do fiksacji rozwojowej, a właśnie u tych jednostek narcystycznych doszło do fiksacji, co to znaczy? Fiksacja to jest takie zapętlanie płyty. Czyli cały czas nie mogę pójść z życiem dalej, nie mogę wejść w kolejny etap rozwojowy. Z jakiego powodu, to dzisiaj nie o tym, ale wyobrażacie sobie, spróbujcie sobie tak metaforycznie, że nie możesz przejść z trzeciej klasy do czwartej, tylko jak już doszedłeś do klasy 1-3 do trzeciej, to wciąż cię zawraca do pierwszej i znowu siadasz do tej ławki i znowu jesteś w pierwszej klasie, w drugiej, trzeciej, znowu spadasz i tak w kółko. To jest coś w rodzaju fiksacji właśnie. Dlaczego nie możesz pójść do czwartej? Należałoby się głębiej temu przyjrzeć. A jeżeli chodzi o rozwój tożsamości, to jest rodzaj zawłaszczenia. Mamy tu rodzaj zawłaszczenia poprzez rodzica. Czyli dziecko czuje wewnętrznie, że nie może rozwijać swojej tożsamości organicznie. A zaczęło się od czego? Od aktywacji zła w sobie, a nie doszło do aktywacji dobra w sobie. I dziecko zapętla swój rozwój i dlatego takie relacje z narcyzami są trudne i w kolejnym wykładzie może wytłumaczę, będzie to ciąg dalszy tego mojego dzisiejszego wywodu. Dlaczego tak? Dlaczego wciąż odczuwamy idealizację i dewaluację z osobą narcystyczną? Preedypalne, to znaczy przed trzecim rokiem życia. Wszystkie Edypy to są trzeci, piąty rok życia, kiedy właśnie synu się zakochuje w mamusi, a córeczka zakochuje się w tatusie. To są te Edypy, ponieważ po raz pierwszy budzi się seksualność i natura tak stworzyła, że możemy popróbować inicjacji na płci przeciwnej, na naszych starych. Ale to nie jest dosłowna inicjacja. Żadna córeczka w lat 4 nie uprawia seksu z tatusiem lat 40, tylko chodzi o takie, jak się psy wąchają. Nie? Takie zbliżenie się, takie popatrzenie i musimy się tam ogromnie sfrustrować, porzucić to i pójść, zacząć się zakochiwać w tym maksie z przedszkola, a jednak zrezygnować, że tata się jednak na to nie zgodzi, okej? A wszystko, co preedypalne, czyli przed trzecim, czwartym rokiem życia, to są te wszystkie potrzeby związane z bezpieczeństwem, gdzie mamy to ocenić na stopienie cała ciąża do szóstego miesiąca życia. Później wchodzimy w okres, etap oralny, to się tak nazywa, czyli wszystko, co zaspokojaniem ust, sanie, branie, dziumganie, przytulanie, zdrowa zależność, to się też nazywa. I gdy już jesteśmy bezpieczni i pewni, że rodzic będzie zaspokajał potrzeby, włącza się trzecia potrzeba indywiduacji. I wtedy w tej indywiduacji nachodzi nas bunt. Chcemy się zbuntować przeciwko temu, który do tej pory nas karmił, przytulał. Jakże to dziecko jest podłe, niewdzięczne, nie? Dopiero co daliśmy mu wszystko, czego potrzebował bazowo, ono teraz mówi, mam cię w nosie, bo ja idę po swoją autonomię. I to jest bardzo, bardzo organiczne. Narcyz nie może pójść dalej. Narcyzm służy funkcjom obronnym, to będzie bardzo ciekawe, funkcjom obronnym i kompensacyjnym w sytuacjach konfliktu, w relacjach z obiektem wywołanym przez fiksację. Ho. I teraz zobaczcie, ta fiksacja, mamy tę zdartą płytę, to dziecko, które tworzy się już na narcyza, mające 2-3 latka, jego psychika jest przekonana, że nie może stanowić oddzielnego bytu, że jest własnością rodzica, to takie już będzie bliższe koszuli, własnością rodzica,
I tu mamy etap fiksacji. I teraz, dlaczego ten narcyzm przychodzi jako siła obronna i kompensacja? Bo kompensacja to jest tak, siedzę w dole, to potrzebuję z góry coś sięgnąć, ale to tak bardzo sięgnąć, to jest kompensacja. Jak czuję się bardzo zdołowana, to mogę gadać o gwiazdorstwie, że kurwa, jak ja za 15 lat będę wyczesanym aktorem, już wymiatam wszystkie sceny moje. To jest kompensacja, bo dzisiaj cierpię na poczucie frustracji, bo się tego uczę i jeszcze mi to nie idzie. Rozumiecie? To na wszystkie stany emocjonalne, które są dla nas przykre, a bycie zawłaszczonym, bycie właścicielem, nie właścicielem, przepraszam, własnością rodzica, to jest cholernie bolesne, domyślam się. Wtedy musi być mocniejsza kompensacja. Stąd też to wielkościowe self, stąd też to gwiazdorzenie, ta pycha i tak dalej, co nazywamy potocznie nadętym ego. Więc ten narcyzm przychodzi na ratunek, gdy to dziecko tam jest zapętlone i tak jakby z piwnicy nie mogło wyjść. Ja pamiętam, jak konsultowałam takiego narcyzka ukrytego i rysowałam mu takie różne doły, w którym jego dziecko wewnętrzne siedzi i cały czas mi opowiadał, jak bardzo on by chciał, to był młody chłopak, chciałby być już w posiadaniu wyczesanego Ferrari, żeby seks uprawiał z wieloma kobietami, żeby miał tam, wiecie, wyczesane złote sikory na ręce, Rolexy i te inne, żeby mógł się poczuć jak król życia. Opowiadał o kompensacji. Ja mu opowiadam jako terapeuta, mówię, zobacz, dlatego o tym marzysz, bo siedzisz w ogromnym dole, czyli prawie, że nie istniejesz. Ktoś cię tam ukradł, siedzisz tam w swoim wstydzie i to kompensujesz ten stan. Mówię, wejdź do tej piwnicy, zapłacz tam, uratuj to swoje dziecko i ta kompensacja nie będzie potrzebna. Bo wiecie, o czym marzymy, jeżeli jest nam bardzo zimno? To mówimy, szukam czegoś ciepłego. Jak jest mi bardzo smutno, szukam czegoś wesołego, przeciwnego bieguna. Okej? Koncepcje psychoanalityczne traktują zaburzenia narcystyczne jako pewną grupę, nie jako jedno zaburzenie. I to jest bardzo ważna informacja dla tych, którzy diagnozują samodzielnie, a nie mają do tego kompetencji. Mam tu na myśli, żebyście nie krzywdzili samych siebie i swoich bliskich. Naprawdę warto z tym udać się do specjalisty, bo pierwszą rzeczą, jaką specjalista robi, gdy ktoś przyjdzie nawet ze spektrum narcyzmu, to wibracyjnie poczuje w splocie słonecznym, czy jest to osoba narcystyczna. To też trzeba umieć wyczuwać przez swój rezonans. Więc mamy grupę i faza rozwojowa, i styl osobowości, i zaburzenie osobowości, i ten autoerotyzm, ten perwersyjny, o czym mówiłam. I nawet możemy tak szafować tym słowem, że jak taki asertywny, to taki narcyz, bo teraz wszystko o sobie, nie? I celebrytów możemy tak nazywać, bo widzimy ich tylko na świeczniku, a mniej ich widzimy w prozie życia, więc możemy powiedzieć skupiony na sobie, więc narcyz, nie? W prostej korespondencji. A to jest, kochani, naprawdę wiele trzeba rzeczy pobocznych przyjąć. Dobra. I teraz zrobimy tak. To będzie ciąg wykładów, więc ja tu mam naszykowane podejście między innymi Heinza Kohuta, to jest jeden z psychoanalityków. Później będzie Otto Kernberg i będzie jeszcze Melanie Klein. Fajnie i trochę Freuda chyba złapię a propos narcyzmu i będę opowiadała, jak oni ten narcyzm widzieli. Na razie chciałam zainteresować Was takim widzeniem narcyzmu, bo dużo opierałam się na Lowenie i na własnych doświadczeniach z narcyzmem ukrytym. Natomiast bardzo dobrze pokazuje to psychoanaliza, bo psychoanaliza nie daje ładunku emocjonalnego, tylko wywala kawę na ławę i mówi jak jest, natomiast nie ma tego swątku ludzkiego i to akurat mi to bardzo to pasuje. Ja później i tak to przełożę na ludzkie doświadczenia, ale bardziej bym chciała dla uwypuklenia, czym narcyzm jest, a czym narcyzm nie jest, skorzystać właśnie z mowy psychoanalitycznej. Więc kochani, to jest pierwszy odcinek tego mojego tu nawijania. Za tydzień o 19 widzimy się i będę mówiła o koncepcji Heinza Kohuta, który bardzo ciekawie przedstawia narcyzm i tam takim smaczkiem będzie to, że nawet mówi o narcyzmie kosmicznym i o narcyzmie wyższych lotów. Zaraz powiem, jak to się nazywa. Wyższe formy narcyzmu, te, z których mielibyśmy być nawet dumni. I zostawiam Wam taką ciekawostkę. Dzisiaj Wam pięknie dziękuję, bo chciałam te live prowadzić nie dłużej jak godzinę, bo już przeginam z ilością. Widzimy się w poniedziałek o 20 na integracji osobowości, a Narcyzolandia za tydzień o 19. Dzięki, pa, pa.